I dzisiejszą konferencję chcemy zrobić taką trochę formułę wieszaną. Formułę naukowo, wspomnieniowej, upamiętniającej rocznicę powstania Zedembowici sprzed 90 lat. Po pierwsze, że taka jest nasza powinność, żeby z okazji tej ważnej daty spotkać się i także sięgnąć w ujęciu bardziej naukowym do wielkiego dorobku i analizy tego dorobku Wiciarza. Niech to, co powiemy i ustalimy z okazji 90-lecia Wici, będzie wartością na czas Polski XXI wieku. Życzę wam dobrego nastroju z okazji 90-lecia naszych Wici. Józef Teichmann. Do wiciowego ideału otrzymałem. Były to lata 1957, 80, 89, czyli te dekady, powiedzmy sobie, które wytyczały najnowsze historie Polski. Nad fenomenem Wici, całego wiciowego pokolenia pochylamy się dziś, 90. rocznicę powstania Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici. Taka pełna nazwa była w okresie międzywojennym. Myśl społeczno-polityczna Wiciarzy znalazła się w obrębie wyjątkowego zjawiska intelektualnego, społecznego, jakim w XX wieku stał się w Europie, przede wszystkim środkowo-wschodniej, agraryzm. Siła Wici tkwiła w tym, że od samego początku w swoich szeregach skupiała najbardziej wartościową i świadomą młodzież, która była wychowywana między innymi w uniwersytetach ludowych.